Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Kula z Fallout 4. Jak wiecie, Nick już pakował się do jakiejś dziwnej kapsuły, więc ja pakuję się do drugiej. Fotel pamięciowy, będziemy zwiedzać pamięć Kelloga. Kurde, jakoś tak. Ciekawi mnie, co z tego wyjdzie. Pies postanowił go poprzyglądać, mi się będzie mnie pilnował. Na wypadek, gdybym, nie wiem, co robił, to on zrobi nie wiem co. Zacznę odpowiadać jak moja postać, nie? On też czasami, Trzymaj się, no super. Ciemność, jasność widzę. I widzę jasność. I to drapanie psa w tle. Okej. Although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. Wspaniale, czyli jakieś psychodeliczne wędrówki po mózgu. This is the earliest intact memory I can find. Okej. Czyli sobie po prostu mam łazić po neuronach niby, tak? Interesujące. Siemanko. To jest Kellogg, jak był dzieckiem. This may prove disorienting at first. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? Uh-huh. I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. It doesn't matter now, though. To teraz pewnie będziecie wzbudzać współczucie wobec Kelloga? Nie jestem przekonany. Mom knew how it was. She wasn't soft, but no właśnie, też się tak wydaje, to można olać. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. Okay, jest coś? To jest już coś świeższego. Jakiś most? You'll see. I thought San Francisco was my chance to start fresh. That was the hot shit. Oh, dziecko. Gunslinger from the hub, rolling into town with the world at my feet. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? Chyba też nie. Dobrze, że mogę w sumie olać to, jak widzę, że to raczej nie dla mnie. Nie muszę wysłuchiwać jego wspomnień do końca. Oho. How did you think this was gonna end, Kellogg? Głos. You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Ale nie ma nikogo, czyli co, wymazany osobno ze wspomnienia? And you weren't there to help them. I co, będzie tak stał i machał? Ja myślałem, że może to było właśnie jak wchodził do instytutu i ktoś wymazał, czyli ma wymazane z pamięci postać osoby, z którą tam wchodził, ale głos pozostał na przykład. To jest interesujące. Dobra, zobaczmy, czy coś ciekawego. Dalej. Lakers. Okej. Popatrzmy na wspomnienie, czy coś ciekawego się nie działo. Jakieś... I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it. So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Oh? Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Okej, okay, rodzina nad strumieniem. To może chodzić o moją rodzinę, bo chciałem przypomnieć, że mój domek znajduje się koło rzeczki. Tylko że trochę się tu nie zgadza, parę innych rzeczy, no ale zobaczymy. O! Jakie dziwne syntyki. It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I can see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem.
From what I hear, you can afford me. You heard all sorts of rumors about the Institute. To jest w ogóle takie trochę detektywistyczne, że sobie zatrzymuję i mogę wysłuchiwać jakichś przemyśleń jego na różne tematy. They were real, all right. They didn't know anything about operating on the surface. Relied on their synths for everything. They had the resources I needed. Dużo gadania, więc w sumie nie mam co się odzywać, a macie napisy, więc nie chcę rozpraszać też za bardzo. Chociaż liba, że tego się nie da przewijać, no, tak jak normalnie dialogów. Ha! I co teraz? Impressive. We may have something to talk about after all. Mogę podnieść broń? Getting warmer. One of these has got to tell us something. No, czyli tutaj jednak nic. Kończy nam się tkanka mózgowa, tak? Lol. Jak byli u mnie. Mamy. Nie, to nie jest u mnie, ale podobnie. A jest u mnie, to ja. Rezerwowy obiekt. Główny obiekt. Kto to jest? Big heads never like taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. Dobrze, że jest świadom, kim jest. I made sure they knew it. Będzie jeszcze na wspomnienie. Dobra, no, kontynuujcie. I'm glad I didn't have to kill the kid. I'm not saying I haven't done it, but never liked to. Zabijam dzieciaka? Co? Czyli tutaj była jakaś alternatywa? I guess it did remind me of her. Yeah, I'm a cold-hearted bastard for sure, but still human. Ciekawe, ciekawe. Better this way, though. Better than taking her kid and leaving her alive. No, na pewno byłoby to traumatyczne. Even then, I knew it was a mistake leaving him alive. I understood that kind of revenge. No cóż, przynajmniej wie, dlaczego go zabiłem. I assume I could handle some soft pre-war vault dweller, even if he somehow got thawed out. Ha! At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them too. No. If he could take me out. They won't be able to hide from him for long. Niestety zabugowało się to wspomnienie, więc idziemy do następnego. Tam to się nie chce kontynuować, nie mogę zobaczyć, co tam się dalej działo. Po tym na przykład, jak zabrali mi syna, więc... Opa! WTF? Is that your son? This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. Tylko, że jest tak jakby... trochę stary. It wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea. Czy on tu mieszkał kilka lat, a ja byłem zamrożony. WTF. The old man's pet project, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. No, szczęśliwa, definitywnie. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. Okej. No i co? Na coś czekamy? Może u góry będzie przejście do tego wspomnienia? Nie? O, drzwi się otworzyły. It's okay. One of these days you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. Okay. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Oh. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. O, muszę znaleźć go. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Na morzu blasku. Dawaj, 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 ja chcę tuteczkę. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. Ho, ho, ho. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative.
Your only mission is to locate and eliminate Virgil. Dobra, ponieważ zakładam, że... Yes. Stand next to me and hold still. Co? Co? Lol, jak się teleportował z Kubany, widzieliście? X688, ready to relay with Sean. Co? Hi, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Co to za teleportacje? Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the institute. Bo nie ma wyjścia. Wspaniale, to muszę znaleźć doktora Virgila i mam nadzieję, że on mi pomoże. Już jestem gotowy. Out. Wychodzimy. I szukamy doktora Virgila na Morzu Blasku. Gdzie jest to cholera Morzu Blasku? To jest bardzo istotna informacja, która jest, wydaje mi się, jednak niezbędna, żebym mógł kontynuować swoją przygodę. Albo żebym mógł znaleźć Shona. Zakładam, że będzie już troszkę starszy. Dobra, tam. Wspaniale. Dobra, Virgil. More than one person who knows about the. I didn't know institute scientists could defect. This changes everything. He could answer all sorts tak, of. Tak. Where did the memory say he was? The glowing sea? Sure. Dlaczego nie? Why? What makes the glowing sea? The name says it all. Radiation. Ah. So much that nothing there could possibly. Navigating radioactive hazards is nothing new. But the glowing. That's why it doesn't make sense. Dobra, to find Virgil, then I'm going. If you're going to go, be prepared. You'll need some way to combat. No. How do I fight that much radiation? There are chemical compounds, Radex, Radaway. You'd need a sealed environment suit would be great if you could find one. Or maybe. Dobra. I'll find a way. Good luck. Lecimy z tematem. O, tego, Anika już nie ma. No nieważne, dobra. Okej. Okay. Wbiłem przy okazji level, widzę. O dobra, podbiję sobie pierwszą ligę, żeby mocniejsze obrażenia w walce w zwarciu zadawać, bo to jednak moim zdaniem się przyda. Ale teraz tak, dane, zadania, Morze Blasku, dobra. Jak tam w ogóle z czasem stoimy? Jeszcze mamy, to dopiero połowa odcinku, więc opuszczamy ten lokal, dziwny lokal przybytku. Siema Nick, panik. A nie, porozmawiaj z Nickiem? Nick. Co jest? Right. Kellogg? Is that, what? What are you talking? Co? You sounded like. Did I? Mnemoniczna brata. Właśnie chciałem mówić dziwny ten. Dziwny. I'm gonna head out on. Good luck out there. Dziwny głos. No nic, dobra, okej. Okay. To ciśniemy w stronę Morza Blasku. Wali tam jakieś zabezpieczenie, albo też z drugiej strony. Mógłbym zebrać pancerz wspomagany, bo mam chyba kilka rdzeni fuzyjnych. Tylko, że poruszanie się w nim może być nieco problematyczne. Poza tym, jak mi się wyczerpie bateria, to będę musiał go tam zostawić. I to będzie co najmniej kiepski plan, żeby tam zostawić cały pancerz wspomagany. A wydaje mi się, że trochę antyradów i ratixów mam przy sobie. Sprawdźmy jednak ekwipunek, wspomagacze. Mam 34 antyrady. Troszkę ratixów też powinienem mieć. A, 37, czyli całkiem konkretną odporność na promieniowanie. Mogłem sobie w sumie teraz jakiś profit dać na odporność na promieniowanie zamiast tego, co zrobiłem, no ale trudno. Dobra, widzę, że Virgil jest dość daleko, więc myślę, że droga zajmie mi większość odcinka. Nie, myślę po prostu, że w tym odcinku nie dojdę do miejsca, gdzie jest Morze Blasku, najzwyczajniej w świecie i nic już z tym nie zrobimy. Tak więc po prostu wybierzemy się na wycieczkę w stronę Morza Blasku i w następnym odcinku, nie wiem, albo będziemy ją kontynuować od miejsca, w którym ten odcinek się skończy, albo poza odcinkiem dotrę do odpowiedniej lokacji i tam będę kontynuował. Jeszcze w sumie zobaczę. Zobaczymy najpierw, dokąd dotrę tutaj, czy coś ciekawego spotkam po drodze, czy może jednak niekoniecznie. Najpierw jednak popatrzymy na kręcące się łóżko, bo jak wszyscy wiemy, łóżko takie zwykłe trzeba obejrzeć z każdej strony. Tu jest metalowa ramka, z drugiej strony chyba też jest materac, na którym tekstury wyglądają co najmniej jakby były sprzed 4,5 roku. Ale nieważne, dobra. Tak, czy jest co? To jest sprzętowisko. Ja tu byłem, bo się teleportowałem, znaczy użyłem szybkiej podróży do tego miejsca. No, co ja mam za broń? Nie. O, to jest przydatne.
Tam widzę, oj, patrol supermutantów. No niekoniecznie chciałem się z nimi spotkać. Tak więc olejemy ich. Przed sobą widzę jakąś gwiazdkę. Nie wiem, czy to jakaś fabryka, czy może posterunek, czy coś. Mam nadzieję, że z tej odległości supermutanci mnie zobaczą i że psu też nie odwali jakaś szajba, nie ruszy w ich kierunku. Bo to by było co najmniej ryzykowne i niefajne dla mnie. No ale dobra, my pobiegniemy jednak w stronę gwiazdki. Znaczy w stronę w sumie Morza Blasku, ale zanim tam dobiegniemy, to po drodze odwiedzimy gwiazdkę, nie wiadomo co jeszcze. Co to jest na tym drzewie? Czy to można coś... jakaś huba drzewna? Nie, myślałem, że to można z tego korzystać. Jakieś barierki w środku, na pośrodku niczego. Oj, to mi wygląda na... bazę mutantów. Oj, 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 oj. A, ale pizgło. Znaczy jest tu więcej min. Otóż tak. Chodź. To co? Walka w zwarciu z mutantami? O nie, to jest... to jest ten, aaa! Oj! Jak wybuchnął! Aż teraz radiacja tutaj jest. Gdzie oni tam strzelają? A, z pięterka, o ty! Chodź tu. Jest wejść na pięterko. A, tam było kapsle. Też... środek walki. A, jednak nie myślałem. Gniew, furia, co te... super mutanty. A ma, joch się rozpadł pięknie. Skąd on strzela? Whisky, wódeczka. Zarobiliście mi lajki. Oj, oj, jak się przywalił. Złaś, znaczy spadaj. I to dosłownie. No, 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 no. Kurde, przeżyła, tam jest jeszcze drugi. O, chyba granat wyciągnął, dobra, więc to... ekwipunek wspomaga. W sumie lipa, że nie zrobiłem żadnego save'a, zanim tu przyszedłem. Teraz już za późno na takie przemyślenie, tak więc... Dobra, ale ma chyba mniej HP niż miał, zanim spadł. Więc optymistycznie zakład... Oj, jednym ciosem go powaliłem, wspaniale. Dobra. No i to poszło całkiem spoko, myślałem, że będzie gorzej. Mogę jeszcze zwiedzić pięterko, zobaczyć, czy czegoś ciekawego tu nie mają. Puste... O nie, jakieś kapsle w biurku. Trochę więcej whisky. Ja tak wszystkie alkohole biorę, żeby... O kurde, ten patrol mnie dogonił. Nie, nie, halo patrol, ja nie chcę z wami sobie już ten. Dobra, zawijamy się stąd. I do wody, na pochybel. Dobrze sobie wziąłem tego perka, że woda już nie wywołuje mnie radiacji. Hehehehe. Nie wiem gdzie jest pies, ale zakładam, że jakoś mnie dogoni prędzej czy później, więc... trzeba do tego czegoś się dostać. Stacja nadawcza, o. Zajrzyjmy do środka. I tak wiele dalej nie dojdę, bo już się widzę powoli kończy tam czas. Tak więc chwilę tu sobie tylko się zajrzę. Rex is in trouble. Didn't you hear him on the radio? For the 10th time, yes. What do you want me to do about it? You supermutants would kill me in seconds. Rex got himself into this mess. He'll have to figure out how to get out of it. Ja wam pomogę z Rexem. Damn glad to meet you. I'm Ann Hargreaves. Co to mam być? I'm being held prisoner on the top of Trinity Town. I'm worried about Rex. Aha, czyli to jest takie poboczny quest, który mi się aktywował po prostu jak ich posłuchałem sobie, tak? No spoko. Myślę, że mogę zrobić go jednak poza odcinkiem, bo w odcinkach to bym wolał na głównym wątku fabularnym się skupić, tak jak mówiłem wielokrotnie, żeby nie robić z tego tasiemca. Tak, to jest szansa, że się zmieścimy. Jeszcze, nie wiem, 5 odcinkach albo coś takiego, nie licząc tego. Dobra, idziemy jeszcze kawałeczek. I za chwilę skończymy. Może dojdziemy do tej choinki. Oj, oj, oj! O, teraz skorpionie, to ty sobie myślisz? O, skubaniec. Psie, weź go tam, złap za tego... za ogona. Nie, widzę, że jest to ważne, żeby łapać ludzi za ręce i nogi, ale jak już raz skorpion, to nie. Tchórzliwe psisko. Jakieś coś rozwalone, dobra. Choinka. Cicho tam psie. Jedziemy w stronę choinki.
jakiś park albo coś takiego? Park pionierów robotyki. O, patrz, nie mam racji. Wow, myślałem, że to jakiś ziomeczek, z którym mogę porozmawiać, ale to był zdziczały gul. Tu jest radiacja jakaś zwiększona. A, nic więcej tu nie ma. Leci za to helikopter Bractwa Stali. Nie wiem, czy powinno mnie to interesować, mam nadzieję, że jednak nie leci tutaj z mojego powodu. A. Wymiana ognia z mutantami. Czy powinno mi iść pomóc? Nie. Nie angażuj się jak nie musisz, Siegfriedzie. Masz główny wątek fabularny, który przecież chciałbyś przejść. Masz dwa, trzy roboty, hoho. Szkoda, że nie są mi potrzebne. Co, już tak blisko? Ale to jest bliżej niż myślałem. Dobra, no to dojdziemy do punktu kontrolnego. Teraz jak będzie jakiś to morze blasku, wykonamy zapis i myślę, że kontynuować będziemy w następnym odcinku. Teraz już i tak troszkę przydługawo, wydaje mi się. Więc dobra. Wybaczcie, za które przegadane przez NPC-ów w tym odcinku było, no ale jak były tam jakieś fabularne rzeczy, to też nie chciałem przerwać, a wiem, że niektórzy mogliby chcieć sobie to poczytać, co tam było napisane, więc nie chciałem też rozpraszać za bardzo. Szczególnie, że nie mogłem tego przewijać, no to już w ogóle. Dobra, rozumiem, że może blasku jest gdzieś tu? O, zaczyna się radiacja. A nie, to była tylko bardzo radiacyjna kałuża. O. Minęłem już znacznie dawno temu. Zaraz. Aż tu mam dojść. O kurczę, blanda. Nie, no dobra, to robimy zapis i widzimy się w następnym odcinku. Przecież ten kawałek już na morzu blasku pokonamy w następnym odcinku. Tak więc dzisiaj to było na tyle. Dzięki wam za towarzystwo. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.